mimo to, że nie należy do uznanych gwiazd. Nasza grupa odwiedziła wiele pięknych miast. I choć już na Boogie Woogie dawno minął boom, każdy w mieście na koncerty nasze walił tłum. Czy tak świetnie gramy, zapytacie pewnie mnie. Czy tak ekstra wyglądamy, też odpowiem nie. Skąd ten przemysł, skąd ta sława, skąd histeria ta? To za sprawą tego gościa, co na saksie gra. Tańczę tak dla publiczności, jakbym w nogach nie miał kości. No to wstanie nie masz kości, bo ja wywołuję dreszcze, kiedy nogą parkiet pieszczę. Tak jak szlamajone deszcze, to co ja wyrabiam z nogą, ortopedzi naukową wytłumaczyć mi nie mogą. Kiedy wykonuję ruchy, tak jak liść na wietrze suchy lub jak pająk wokół muchy, moich bioder dziki tam szał wyzwala w sercach dam. Dalej gramy i śpiewamy, za to płacą nam. Chociaż trochę się wkurzamy, kiedy ruszę w tam. Ten kolega sympatyczny z gumą zamiast nóg, co talentu mu do grania pożałował Bóg. Choć o nutach nasz przyjaciel nie wie prawie nic, to i tak znaczenia nie ma, bowiem każdy widz nie posłucha już melodii, a tym bardziej słów, kiedy znów zaczyna tańczyć kiedy zaksiaszków. Tańczę tak dla publiczności, jakbym w nogach nie miał kości. Ja wstanie nie masz kości, bo ja wywołuję dreszcze, kiedy nogą parkiet pieszczę. Tak jak szkła majowe deszcze, to co ja wyrabiam z nogą, ortopedzi naukową wytłumaczyć mi nie mogą. Kiedy wykonuję ruchy, tak jak liść na wietrze suchy lub jak pająk wokół muchy, moich bioder dziki tam szał wyzwala w sercach dam. Tak, lewą ręką przewrót, drugą stronę obrócić, tak? Podejść, zatalię, doprowadzić do przechyłu, starczy, tak, dobrze. Już zacząłem łapać, no. Jeżeli pan pozwoli, to poproszę jeszcze panią Henrykę o kilka lekcji. Tak, tak, bardzo chętnie, ale w najbliższym czasie nie przewiduję. Ach, ta nasza płeć piękna. Za grosz krzepy i za grosz zrozumienia dla naszych męskich potrzeb. A skoro o męskich potrzebach mówimy, to proponuję żarcik z AHZ, czyli... Akademia Humoru Żołnierskiego. Brawo, piątka. La. No i co tam, panie kapitanie? Oj, niedobrze ze mną, panie doktorze. A co panu dolega? Jak zwykle mam kłopoty z mostkiem. Dzień dobry, panie Alino. Panie Rychu, ten dowcip z murzynem i ogórkiem jest naprawdę fantastyczny. Dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. To niesamowite. Co takiego? Jest dokładnie dzisiaj, tak jak 5 lat temu. To znaczy jak? W taką samą mroźną pogodę szliśmy z Harym. Wystrzelaliśmy wszystko, co było do wystrzelania. Zjedliśmy wszystko, co było do zjedzenia. I wypiliśmy wszystko, co było do wypicia. I tacy wycieńczeni, zmarznięci, głodni, bez nabojów, dotarliśmy na skraj lasu i naszym oczom ukazało się to właśnie samotnie stojące drzewo. I co było dalej? Harry nie doszedł. A co się stało? Lepiej nie wiedzieć. Ale ja chciałbym wiedzieć. Oj, nie wywołuj ty wilka z lasu. Jakiego wilka? Przepraszam, ale coś bardzo ważnego mi się przypomniało. I znowu sobie muszę szukać partnera do polowania, no. I już ostatnie nasze dzisiaj wejście z Grzelawy. Finał, wielki finał konkursu rzeźby w śniegu. Z Grzelawy, gdzie jak zwykle ciepło przyjmuje nas ogromnie publiczność. I przed nami nasz ostatni finali...
finalista, pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle, co pan wyrzeźbił? No, ja od najmłodszych lat interesowałem się motoryzacją. Zawsze chciałem mieć motocykl, niestety nie stać mnie było na prawdziwy, normalny, więc wyrzeźbiłem ten oto motocykl ze śniegu. Wie pan, to jest wzruszające. Tu w Grzelawie ziszczają się dziecinne marzenia. To może jakieś takie piękne, wspólne zdjęcie, bo pan wygrał ten konkurs. Dobrze, może pan usiądzie na motor i tak jakoś... Dobrze. Tak, dobrze. Zrobimy sobie zdjęcie dla naszych telewidzów. Bardzo proszę. I może ja pomogę panu. Tu w Grzelawie jest ogromnie ślisko. Tu jest śnieg. Tu są takie ciężkie, zimowe. Może pomogę panu warunki. Proszę, uśmiech do kamery, prawda? I... Żegnamy się, drodzy państwo, z Grzelawy, z tej wspaniałej naszej enklawy, rzeźby w śniegu. O cholera! Zapomniałem wyrzeźbić hamulców! To było przypomnienie naszego rebusu, a teraz czekam już na prawidłową odpowiedź, bo tylko taka będzie premiowana nagrodą. Halo? Słucham serdecznie. Halo? Odpowiedź brzmi: podejrzany polityk. Znakomicie, znakomicie. A pańska nagroda to kolońska woda. To wspaniale, strasznie się cieszę. Ale zaraz, zaraz. Sądząc z głosu, jest pan niepełnoletni, a przepisy nie pozwalają wygrywać niepełnoletnim. Ale ja mam 65 lat! Bardzo mi przykro, ale ze zrozumiałych względów trudno mi w to uwierzyć. Proszę się wyłączyć. To w takim razie przepraszam i odkładam słuchawkę. No cóż, przepisy są przepisami, a ja muszę ich pilnować. Taka jest moja rola. A mówiłeś, Waldku, że rola jest chłopa. Zgadza się. A czy ja jestem babą? W tej sytuacji o uwagę proszę teraz wszystkich maturzystów. Poczet Królów Polskich, lekcja 17. Mimo że był poliglotą, był niestety też idiotą. Król Korybut, Wiśniowiecki, imię Michał, koniec lekcji. Gdy skrzyżarcia doznał zgonu, właścicielem po nim tronu został prawnuk Żółkiewskiego, chodzi tu o Sobieskiego. Mąż wszechstronnie wykształcony, w ciężkich bojach zaprawiony. Ze Szwedami i do tego pod komendą Czarnieckiego. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Gdy kozaków z tatarami rozbił pług pod Podhajcami, Jan Kazimierz za tę sprawę dał buławę mu niebawem. Gdy z kolei Husajn Pasza pod Chocimiem się napraszał, hurtem zrobił z niego detal króla, tym zyskując etat. Sławił się obroną Lwowa, odzyskaniem Mochylowa oraz Baru i Wrocławia, co go w rzędzie tuzów stawia. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Pod żurawnym znów Turczyna z dużym skutkiem powyżynał. Sam Mustafa wielki wezyr, choć zwycięstwo szczerze wierzył. Gdy się zmierzył z nim pod Wiedniem, przegrał z Jankiem wprost haniebnie. Marcin Koński tam wybitnie obsługiwał działobitnie i rozsławił swoje imię, tak jak wcześniej pod Chocimiem. Później Turków za śranami okrył Jan pod Parkanami. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Zaciężnego wojska stronę brał, bo lepiej wyszkolone. Pospolite zaś ruszenie zlikwidował uzbrojenie. Zmienił i ujednolicił, a priorytet dał konnicy. Gdy ruszała w bój husaria, to wróg krzyczał: Jezus Maria! I na polu też potrafił błysnąć epistolografii. To spod jego wyszły ręki listy wszak do Marysieńki. Miał Sobieski też zakusy, by odzyskać dla nas Prusy. Lecz nie wsparli go magnaci i Francuzi francowaci. Mecenasem był malarzy, Wilanowem nas obdarzył. Chociaż mógł nie zdziałał więcej, bo miał wciąż spętane ręce. Raz mu szlachcic, raz sejm pętał, a raz znowu Liga Święta. Choć nie żyje już Atolis, spotkał go na Agrykoli. Gdzie na koniu trwa wykuta postać jego pinka dłuta. Teraz skupcie się, psu braty, bo ważniejsze padną daty. 1667 Tatar padł, bo Jan mu uszu natarł. Z kozakami też tak było, u Podhajców stóp to miło. Raz 6-7 trójka chodzim, z Turków kroci ku patroci. Jak nie w polu frak Dniestru, wypisali się z rejestru. 1667 Kaszustka, tłumom
Turków żywot ustał. Pod żurawne ma tatara, robi Janek wręcz tatara. Raz 6-8 czy pod 2 niemianna Turka rusza we dnie. Stąd tu Turka, gęsia skórka i wanielski udział chórka. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Kończąc mam was w części ciała, tej to nawet latem biała. Jest to barwna wersja obrazu czarno-białego. Film został pokolorowany bez udziału jego twórców. Czy nareszcie sami? Jak to dobrze, kochany, że wynająłeś tę przestronną garsonierę. Nareszcie jesteśmy sami. Nareszcie możemy się ukryć przed wścibskim wzrokiem nieżyczliwych nam ludzi. Pocałuj mnie, natychmiast pocałuj. Och, kochany, dlaczego nie chcesz mnie pocałować? Być może to obsesja najdroższa, ale nieustannie odnoszę wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Ależ, kochany, któż mógłby nas obserwować? Przecież to 30 piętro. Opracowanie wersji polskiej, Telewizja Polska. Czytał Maciej Gudowski.